Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Moi kochani, ostatnio jeden z widzów prosił mnie o nagranie właśnie takiego filmu. Po tytule już raczej wiecie, o co tutaj chodzi. Moi drodzy, chodzi tutaj o szybkie zarabianie punktów doświadczenia. Gracz chciał, abym wyjaśnił mu, w jaki sposób można i w łatwy sposób można łatwo i szybko w dużej ilości zarabiać punkty doświadczenia. Mam nadzieję, że chodziło mu o punkty doświadczenia na czołgu, nie o wolne doświadczenie, no bo na wolne doświadczenie no nie ma zbytnio po prostu sposobu. Moi drodzy, mało jest, ale to naprawdę mało jest sposobów, jeżeli chodzi o zarabianie PD. Naprawdę, bardzo malutko, ponieważ no istnieje jedynie kilka, teraz wam je wymienię. Mam nadzieję, że użyję wszystkich, wymienię wszystkie sposoby, które właśnie pozwalają nam na to. Sorki, że znowu to będzie filmik przegadany, no ale po prostu to chcecie. Widzę, że wam się to podoba i tak dalej, lubicie słuchać moich dialogów i tak dalej. Nie wiem, jeżeli komuś się to nie podoba, nie musi tego odcinka oglądać. To jest materiał z serii Poradnik dla początkujących. I właśnie tak go potraktujcie, moi drodzy, dlatego proszę, aby gracze bardzo doświadczeni, że tak powiem starzy wyjadacze, po prostu nie irytowali się, że o, przecież każdy to wie, przecież każdy od dawna to wie, no to jest oczywiste. No nie dla każdego jest to oczywiste, dlatego pamiętajcie też o tym. Zobaczę, możliwe, że puszczę tutaj jakąś bitewkę, albo po prostu będzie to czysty, statyczny ekran. Moi drodzy, są, że tak powiem, takie najbardziej proste sposoby na zarabianie PD. Konto premium. Moi drodzy, kupujecie konto premium i automatycznie macie więcej, że tak powiem, no punktów doświadczenia oraz srebra. Zobaczcie, no konto premium. Łącznie z 50% srebra i PD w każdej bitwie. Czyli w każdej bitwie dostajecie 50% więcej, czyli dostajecie te 100 punktów doświadczenia przykładowo, to dostaniecie 150. Niekoniecznie to działa tak, że punkt do punktu to zlicza, ale mimo wszystko na takiej zasadzie to działa. No i konto premium jest moim zdaniem najlepszym takim wyborem, gdzie będziemy mogli szybko sobie ekspić pojazdy. Ja na przykład sobie czasami kupię takie konto premium, albo jeżeli nazbieram sobie golda właśnie z misji i tak dalej, no to wtedy wykupuję sobie konto premium. Dodatkowo, aby ekspić jakiś czołg, możecie poczekać na operacje. Są to operacje na przykład, zobaczcie, na tropie Japonia. Zagraj bitwę, zagraj jednym z następujących pojazdów. No i mamy tutaj dwójkę, wszystkie mamy dwójki i tak dalej. Widzę, że większość pojazdów chyba jest japońskich, no nie? No i zobaczcie, mamy wzmocnienie plus 125% do punktu doświadczenia, czyli automatycznie mamy coś takiego, że szybciej ekspimy daną linię. Na przykład mamy na tropie FV215B, na tropie M48 Patton, no i cała linia do Pattona, jeżeli gracie tymi pojazdami, ma właśnie te wzmocnienie plus 125%, czyli szybciej ekspicie tą linię. Kolejnymi właśnie takimi atutami jest wzmocnienie PD, które macie w misjach. I takie wzmocnienie można albo zakupić w sklepie premium, czego nie polecam naprawdę, no bo jest to droga sprawa, prawda? Ale możecie też wygrać to właśnie w misjach. Zobaczcie, mamy tutaj wzmocnienie PD razy 2 i to jest wzmocnienie 200%. Mamy razy 3, 300%, razy 4, 400%, razy 5 mamy, to jest 500%. No i powiem wam szczerze, że ja sobie nachomikowałem tych operacji razy 5, chyba z 40. Połączyłem to z kontem premium oraz z gwiazdką codzienną, czyli wiecie, codzienny mnożnik razy 2. Powiem wam szczerze, za jedną bitwę na 9 tierze potrafiłem dostać nawet 14 tysięcy expa. Naprawdę. I to jest naprawdę najlepszy sposób na zarabianie PD. Chomikujemy sobie właśnie te wzmocnienia i gramy ze wzmocnieniami razem z kontem premium, żeby to nam wszystko się, że tak powiem, złączyło, no nie? Tutaj jest tylko jedna operacja wzmocnienia PD, może być aktywna. Czyli na przykład mamy 3 misje. PD razy 2, razy 4 i razy 5. Czyli jak włączycie sobie PD razy 2 i razy 4, no to już wam to nie działa automatycznie, no bo tylko jedna operacja może być włączona, no nie? I chyba nie da się wtedy dwóch takich samych operacji włączyć. Czekajcie, mamy tutaj wzmocnienie na załogę. Tak samo to działa z załogą, moi drodzy. Tu mamy to i wzmocnienie załogi razy 4. Dezaktywuj operację wzmocnienia. Widzicie, możecie tylko jedną sobie tutaj włączyć, tą operację. Także tak to, moi drodzy, działa.
jeżeli chodzi o zbieranie wolnych punktów doświadczenia, polecam wam grać czołgami elitarnymi. Czołg elitarny, to zobaczcie, tak jak może na jakimś przykładzie, na przykład IS-3. Mam wszystkie pakiety wybadane oraz wszystkie pojazdy wybadane, które wychodzą z IS-3. No i w tym momencie nad znakiem, jaka to jest kategoria pojazdu, czyli czołg ciężki, zobaczcie, że mamy taką obwódkę, widzicie? I to znaczy, że ten pojazd jest czołgiem elitarnym. Tutaj możemy sobie wejść i zobaczcie, mamy tutaj elitarne pojazdy, no nie? Wchodzimy i te wszystkie pojazdy są pojazdami elitarnymi. Jeżeli chodzi o czołgi premium, bo mnie się pytaliście, jak to działa z czołgami premium. Moi drodzy, czołg premium na Xboxie zbiera PD dla siebie. On nie zbiera PD dowolnych punktów doświadczenia, chociaż to jest właśnie minusem. To powinno właśnie być tak rozwiązane, że z czołgu premium wolne PD powinno iść, znaczy te PD, które zdobywamy tym pojazdem, powinno iść wszystko w wolne PD. Niestety nie jest tak zrobione, szkoda, można było taką mechanikę w WoCie zrobić, aby graczom po prostu grało się przyjemniej. Chociaż z kolei ci gracze, którzy mają kupę czołgów premium i naprawdę często nimi grają, mieliby dość ułatwione zadanie, prawda, no bo graliby takim, powiedzmy, nie wiem, lwem, zbierali po 5000 punktów doświadczenia razem z tymi wszystkimi wzmocnieniami, no nie? No i wszystko by szło w wolny exp. To by było troszeczkę przesadzone, prawda? Ale właśnie, pojazd premium ma to do siebie, że zbiera te punkty doświadczenia, no i no nie, nic to nam praktycznie nie daje. Wiadomo, można też zbierać wolne punkty doświadczenia. Tutaj, jak widzicie, po prawej stronie ekranu mamy taką złotą gwiazdeczkę i tam mam w tym momencie 3179. Jest to wolny punkt doświadczenia. Mam aż ich 3179. To działa jak normalny exp, tylko że po każdej bitwie dostajemy ileś tam tego wolnego doświadczenia, prawda? Ja chyba w dzienniku w tym momencie mam tutaj zwycięstwo, mogę w to wejść. Skuteczność i tutaj macie trafienia, zdobyte srebro, nagrody za misję 2050. O, to zobaczcie, zdobyte doświadczenie. Mamy PD w bitwie zdobyte 1280, czyli widzicie, w tabeli wyników macie w tym momencie. Ja mam exp bazowy 1280, mam mnożnik razy 1,5, dzienna operacja PD razy 2 i nagroda za misję 730 expa. Czyli suma summarum wyszło mi 4570 expa. Jest to exp na 10 tierze, czyli widzicie, naprawdę dużo nie potrzeba. Tutaj mam, zobaczcie, tutaj mam wygraną, czyli 250 expa sobie dostałem za to. Mam tutaj na drodze ku mistrzostwu, czyli wzmocnienie dostałem, 125%. Dostałem jeszcze jakąś operację na exp? Nie, już nie. Ale zobaczcie, tak samo w operacjach. Macie na przykład, jak jest ta operacja, wygrana. I mamy nagroda, doświadczenie 250. I zobaczcie, to też jest właśnie fajne, bo musicie patrzeć sobie na operacje, jakie macie nagrody za te operacje. Tutaj zobaczcie, gramy męstwo 8, no nie? Ja wiem, że zaraz ktoś mnie zhejtuje, że o, tyle czasu jest już ta operacja, ty dopiero masz 8. Ja ostatnio jakoś mało gram w WoTa, nieważne. I zobaczcie, tutaj mamy nagroda, wzmocnienie PD razy 2. Co to znaczy? Czyli, że dostaniemy właśnie taką zieloną operację, którą możemy wykorzystać w każdej chwili. Ona nam nigdy w życiu nie zniknie, nie wiem, nie przeterminuje się, ona zawsze będzie, póki jej nie wykorzystacie i ona sama się nie włączy. Sami musicie wejść w operację i wcisnąć, że chcecie, aby ona była wybrana, aby była aktywna. Tutaj zobaczcie, tutaj mamy też uszkodzenia krytyczne, wzmocnienie PD 125%. Czyli mamy ten mnożnik razy 1,5, no nie? Tak to mniej więcej wychodzi. Mamy coś takiego, o tutaj zobaczcie, mamy wzmocnienie PD razy 3. Czyli będziemy mieli taką zieloną operację, czyli PD razy 300 tutaj będzie. To są właśnie najprostsze sposoby na ekspienie pojazdów. Właśnie i co ja wam, moi kochani, chcę podpowiedzieć. Właśnie o te wzmocnienia, te razy 5 i tak dalej. Dodatka specjalne chyba to powinno być. Tu mamy wzmocnienie razy PD razy 6 PD załogi, a tutaj mamy wzmocnienie PD razy 5. I mamy tutaj 100 operacji PD razy 5. Rozwija się 5-krotnie szybciej dzięki 100 wzmocnieniom PD razy 5. Czyli mamy każdą bitwę, w której mamy punkty doświadczenia pomnożone razy 500. Tylko zobaczcie, no kosztuje to 14 tysięcy golda. Po obniżce 30%, a bez obniżki jest to cholernie, ale to cholernie drogie. Dodajcie sobie do kwoty 14 tysięcy 30%. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także widzicie, to się średnio opłaca kupować, a często możemy wygrać sobie, często gęsto możemy to właśnie w misjach powygrywać. Dlatego, jeżeli macie taką możliwość,
kupcie sobie konto premium i naprawdę jeżeli chcecie wbijać sobie szybciej punkty doświadczenia oraz zarabiać, konto premium jest najlepszym wyborem. Dodatkowym najlepszym wyborem są właśnie wzmocnienia. TPD razy 2, razy 3, razy 4, razy 5. To jest naprawdę bardzo fajne i można to łączyć ze sobą, czyli PD razy 2 mamy codziennie. Z każdego pojazdu musimy wygrać bitwę, aby zdjąć mnożnik. Dodatkowo włączamy sobie operację PD razy 5 i mamy konto premium. I wtedy dostajemy takie bajońskie sumy expa, że to głowa mała. Naprawdę, to się mega opłaca i to jest najlepszy właśnie sposób na zarabianie PD. Innych sposobów, moi kochani, no nie ma. Po prostu nie ma w tej grze, nie istnieją takie sposoby. Wiadomo, możemy wygrać jeszcze w misjach coś takiego jak właśnie wolne punkty doświadczenia. Nie wiem, czy... szczegóły kontraktu. Ja zaraz zobaczę, czy tutaj nie ma jakiejś nagrody. Wolne PD doświadczenia. Tutaj mamy tutaj mamy wzmocnienia, widzicie, w operacji. Tu mamy to, tu mamy to. Czasami jest coś takiego, że po prostu możemy w misji wygrać jakieś tam 500 punktów wolnych doświadczeń i tak dalej. Pamiętacie, że każdy punkt doświadczenia wolnego expa możemy wrzucić sobie w czołg. Tak jak zobaczcie, znaczy na Patonie to na pewno tego nie pokażę. Muszę mieć jakiś czołg właśnie, który nie ma jakiegoś pakietu. Na przykład Conqueror, no nie? Mam niezbadanego Super Conquerora. Mam 231 469, ale tutaj są już dodane punkty wolnego doświadczenia. I gdybyśmy chcieli opracować ten czołg, gra by nas zapytała, czy chcemy na przykład wydać 25 tysięcy wolnych punktów doświadczeń, aby opracować ten czołg. I wtedy wybieramy albo tak, albo nie. Czyli jeżeli wybierzemy nie, musimy te 25 tysięcy PD dograć sobie tym pojazdem, aby właśnie móc opracować ten pojazd. Także moi drodzy, tak to wygląda. No innego tipa nie mogę wam dać, bo po prostu inny tip nie istnieje. Naprawdę, to są jedyne sposoby na zarabianie w szybki i łatwy sposób wolnych punktów doświadczeń. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam pomogłem, że ten film okazał się dla was pomocny. Napiszcie komentarz, czy naprawdę tak jest, czy macie może jakieś rady dla początkujących graczy. Także moi drodzy, to by było na tyle z mojej strony. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wbijcie na fanpage'a. No i tak jak mówiłem wcześniej, sekcja komentarzy jest dla was. Trzymajcie się, hej!